7 lipca na dużej scenie odbyła się premiera teatru Żiżo w reżyserii Mariusza Krzywickiego. Liścia i czysta na końcu.
Co dzień mam czekać twojego przyjścia? Na brzegach jeziora? Zawsze spotniesz jak sarna płocha, jak upiór błądzi w noc ciemną. Zostań się chyba z tym, kto cię kocha. Zostań się chyba ode mną. Jakiś uśmiech do kamery? Czy będziemy wygrywali regularne przedstawienia? Tak. Przede wszystkim tak. Aha. Jeszcze raz tak. I kiedy może się spodziewać kolejnych? Jeżeli terminy pozwolą, to prawdopodobnie Ogród Afektu będziemy grali również w sierpniu, w lipcu. A jeżeli terminy nie pozwolą, to we wrześniu na pewno. A od września zaczynamy już operetę Gombrowicza. Gombrowicza? Tak, operetkę Gombrowicza zaczynamy od września. Aha, i całość, tylko fragmenty? Całość. Całość, tak? W lekko okrojonej wersji. Halo. Chcę się bić, pomagam ci. Dziękuję za spotkanie ze zespołem. Dziękujemy. Te stroje, kto jest szył? Mariusz. Mariusz. Wszystkie szyły reżyser? Tak. On jest wielobrażny. To jest wszystko uczyta przez Mariusza. I to też. No i też. I fryzury. Tak, fryzury. I mieliśmy specjalne fryzjerki, które do nas przyszły. Ale Mariusz zaprojektował to wszystko. Tak. Wszystko jakby namalował. I sami też interpretowaliśmy utwory. No, dokładnie. Już sami wybieraliśmy. Mariusz po prostu dopasował tak, żeby dla każdego było jak najlepiej. Żeby każdy rok. Ale mówił jakoś reżyserię, coś poprawił, czy... No czy... tak. Dawał nam wskazówki. Nam... Wskazówki, no. I to bardzo nam pomogły. Wskazówki pomogły nam. No. Nie no, przedstawienie bardzo mi się podobało. Takie. Naprawdę? No. Czy bardzo się podoba? Ale nie było za krótkie, na przykład albo za długie. Nie. Nie zasnął pan? Nie, no nie było fabuły, to było akurat, nie? Nie było wcale za długie, no. Nie? A ta dziewczyna, która śpiewała, to ona gdzieś śpiewa? Tak, ta operowa? Gdańsku. Ja studiuję na Akademii Muzycznej na drugim roku, na drugim, tak. Aha, czyli jakiś wokal, tak? Tak, ona przez 4 lata śpiewała solo. Solówki, a teraz śpiewa w chórze. Jakie mogę wiadomo, wszystko. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do tego. A jeszcze przepraszam. Czy mógłby pan uzmianić moje buty? Persy. I możemy przyjść na zamówienie. Tak.
Tak, tak, tak. Tak, tak.